Dzisiejszym gościem jest Aleks Barszczewski, konsultant, międzynarodowy ekspert w dziedzinie negocjacji od prawie 30 lat. Autor książki Sukces w relacjach międzyludzkich, właściciel kliniki negocjacji i YouTuber. Rozmawialiśmy o historii Aleksa, który pracuje zarobkowo 50 dni w roku, a także o sztuce negocjacji, słowach, które warto stosować, aby nasz rozmówca stworzył znamienić porozumienia, jak również postawie, która może nam pomóc w zachowaniu relacji win-win. Zaczynamy! Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości, co dowiedzieć się jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinach. Nazywam się Olga Palka i zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć widzowie i słuchacze, z tej strony Olga Palka, a to nowy odcinek na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dzisiaj ze mną Aleks Warszewski. Witam serdecznie. Cześć, dzień dobry. Miło cię też tutaj poznać i z tobą rozmawiać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że jesteśmy na żywo, tak. bo to też jest ważne w dzisiejszych tak czasach, jest, tak że się widzimy zgadza, się na absolutnie. żywo. <laughs> Aleks, tak przejdziemy trochę od twojej historii i skończymy na temacie właśnie negocjacji, o mhm. którym... Poszerzymy y, podczas dzisiejszej rozmowy. Mianowicie zacznijmy od tego, że Ty nazywasz siebie artystą, a nie mhm. przedsiębiorcą, mhm. który pomaga na co dzień. Y Znajdować argumentację mhm. przedsiębiorcą w rozmowach biznesowych, właśnie opartych na negocjacjach. Mhm. Tak, w skrócie, twoja historia to gdzieś tam też chcę ci pomóc i jak coś to koryguj. Okay. Zaczynałeś od tego, że roznosiłeś gazety na austriackich ulicach. Tak jest. Mieszkałeś w piwnicy w tak bardzo jest. ciężkich warunkach. Byłeś współwłaścicielem warsztatu samochodowego? Jest co, jeżeli mogę. Współwłaścicielem to było za dużo powiedziane, bo to był warsztat samochodowy na czarno. W związku z tym to, to tak ładnie brzmi, ale mieliśmy warsztat samochodowy, który na czarno naprawialiśmy samochody. Mój przyjaciel był znakomitym mechanikiem. Ja się tej mechaniki wtedy nauczyłem ad hoc, a ja za to byłem dobry w rozmowach z klientami i logistycznie, także to prowadziliśmy przez ładną chwilę. Aż się tym zainteresowała austriacka skarbówka, co spowodowało, że pobiliśmy rekord świata w zwijaniu takiego warsztatu. Także tak to było, biorąc pod uwagę, że mieliśmy tam chyba 5 czy siedem rozebranych samochodów na placu, to było dość trudne logistycznie, ale poradziliśmy sobie. O, widzisz, właśnie chciałam dopytać, co się z tym warsztatem stało. No, zwinęliśmy się po prostu, się po prostu z konieczności, no ale to strasznie dawne czasy. Potem zainteresowałem się programowaniem też znowu bardzo mi się przydawało w życiu to, że ja od któregoś momentu nauczyłem się budować relacje z innymi ludźmi i poznawać różnych ludzi. I poznałem człowieka, który miał, to były lata 80. więc w ogóle prehistoria, miał w domu komputer, który tam sobie stał, a on pracował w firmie i mówi, jak chcesz, to możesz się uczyć u mnie w domu. I się tam uczyłem. Żeby to krótko zrobić, to szybko się nauczyłem tak dobrze, że zacząłem zarabiać całkiem niezłe pieniądze. Potem jak zacząłem zarabiać niezłe pieniądze, pomyślałem sobie, no to założę sobie firmę softwareową w Austrii, co nie było takie łatwe, bo tam trzeba było mieć specjalne uprawnienia. Ja nawet mam gdzieś jeszcze potwierdzenie grzywny, którą musiałem zapłacić, bo pisałem oprogramowanie bez uprawnień, takie historie. No ale stałem się też niewolnikiem tej firmy. Stałem się niewolnikiem tej firmy, który pracował 57 dni w tygodniu, 52 tygodnie w roku, od rana do wieczora. To bardzo wielu przedsiębiorców robi ten błąd. Ja się wtedy, to było moje pierwsze podejście, zbudowałem sobie więzienie zamiast, zamiast czegoś, co miało mnie uwolnić. No i w którymś momencie, jak miałem 36 lat, stwierdziłem, że, że jak tak dalej pociągnę, to już długo nie pociągnę. I zrobiłem sobie małą przerwę i pomyślałem sobie, co właściwie będę robił. Ponieważ jako Polak w Austrii w latach 80. mieliśmy tam tak złą reputację, a ja jako Polak z polskim akcentem chodziłem do austriackich firm i mówiłem im, napiszę wam software, ale musicie 40% zaliczki zapłacić najpierw. No więc to było duże osiągnięcie, jak się zgadzali, ale się nauczyłem to robić. No więc pomyślałem sobie, OK, będę uczył innych, jak, jak sprzedawać najpierw. Pierwszym zajęciem takim to było uczenie w Niemczech, Niemców po niemiecku, jak skuteczniej sprzedawać samochody. I to okazało się, że byłem w tym dobry, i tak, tak jakoś to poszło, prawda? Potem dostawałem coraz ciekawsze zajęcia, coraz ciekawsze zadania też. Okazało się, że w negocjacjach to, co się nauczyłem w Austrii, było całkiem dobre. Po drodze nauczyłem się dodatkowo innych rzeczy, i to się okazało rzeczą, być rzeczą bardzo wartościową. Jak masz rzecz bardzo wartościową i masz rozsądne podejście do, do wydawania pieniędzy, to nie musisz dużo pracować. I w związku z tym, ponieważ nie musiałem dużo pracować, to pracowałem nad moją wartością rynkową, z kolei. Jak ta wartość rynkowa szła do góry, no to zarabiałem za godzinę mego zaangażowania coraz więcej pieniędzy, i w związku z tym coraz mniej musiałem pracować. No i żeby już ten temat zakończyć, to już od bardzo dawna, od bardzo dawna staram się pracować mniej więcej zarobkowo, oczywiście nie dla zabawy, staram się zarobkowo pracować mniej więcej 50 dni w roku. To też nie dlatego, że ja bardzo pilnie potrzebuję tych zarobków, ale mi jest szkoda moich umiejętności, bo to co umiem, to wymaga ciągłego użytkowania. Tak jak u muzyka, on musi grać, tak jak chirurg musi operować, to ja muszę rozwiązywać trudne przypadki negocjacyjne, bo to jest po prostu gimnastyka dla mojego umysłu. Bardzo lubię to robić, czasem robię to też hobbystycznie. No i tu jesteśmy w tej chwili w dniu dzisiejszym. No tak, i mam olbrzymią przyjemność, bo y, o tobie krążą legendy, bo tutaj, wiesz, jesteś postrzegany jako taka osoba bardzo miła, uśmiechnięta, taka tak jesteś w mm -hmm, rzeczywistości mm -hmm, osobą. Tak. Y, natomiast w przypadku, kiedy sam o tym zresztą mówisz, dochodzi do takich już y, ciężkich negocjacji, mm -hmm. bo to nie zawsze, wiadomo, człowiek jest miły i uprzejmy, mm -hmm, bo czasami mm -hmm. trzeba postawić sprawę jasno i na ostrzu noża, no to przechodzisz do, do ataku. Natomiast y, chciałam Cię zapytać o taką rzecz, ponieważ usłyszałam to podczas Twojej rozmowy z Zaniedem siwcem. Mhm. Um, jakie ty masz do tego podejście? Czy tak to jest, że jak wynegocjujesz sobie warunki, takie masz życie? Wiesz co, no i to jest takie bardzo uproszczone oczywiście, tak? to jest jasne. To jest ważne po prostu przede wszystkim, żebyśmy sobie uświadamiali we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko w biznesie, na, tym, na czym nam zależy. I jeżeli nie mamy tego na czym nam zależy, to trzeba negocjować. W biznesie trzeba negocjować z klientami, kontrahentami, partnerami. W życiu czasem trzeba negocjować z życiem. Ale tak naprawdę to jest to w sumie dość podobne, bo takie poważne negocjacje to rzadko, rzadko tam chodzi o jakieś takie prymitywne triki, jakich uczą na różnych tak zwanych szkoleniach z negocjacji. Bardziej tam zadanie polega na tym, żeby zdobyć zaufanie drugiej strony. Zdobyć niezbędne informacje i użyć inteligencji i wiedzy swojej i drugiej strony, żeby znaleźć często jakieś niekonwencjonalne rozwiązanie, które jest możliwe też dzięki zaufaniu, albo nie, no to się spisuje odpowiednie umowy też, też można, ale w ten sposób, że z tego stołu, od tego stołu negocjacyjnego każda ze stron wychodzi w pewnym sensie wygrana. To jest większość takich rzeczy. Oczywiście nie zawsze się da i generalnie im mniejsze rzeczy negocjujesz, tym jest trudniej, prawda? Bardzo trudno zrobić win-win, jak negocjujesz cenę skarpetek na straganie. Ale to jest wiesz, zupełnie inna para kaloszy. A jak to oceniasz w ogóle umiejętności negocjacyjne w Polsce Polaków? Puh, wiesz co, jeżeli mam być już całkiem szczery, to są bardzo kiepskie. To są bardzo kiepskie i ja... Od pewnego czasu wspieram też małe średnie firmy, bo przeważnie pracowałem dla tych dużych. I jak to widzę z tymi małymi średnimi, to często się dziwię, jak oni mogli tak daleko zajść z całym szacunkiem, bo mam szacunek do tego, co zrobili, tylko jak oni mogli tak daleko zajść z takimi umiejętnościami negocjacyjnymi, jakie mają. I czasem, to jest właśnie bardzo dobrze, bo czasem wystarczy niewiele rzeczy stuningować i nagle człowiek ma zupełnie inne możliwości. No i jak toś tak parę razy zrobisz, no to masz potem renomę i już się potem klienci sami znajdują. No tak, bo... Ale generalnie nie jest dobrze. Yy, w ogóle mam wrażenie, że temat negocjacji jest takim tematem trochę tabu w mm -hmm. Polsce. Nie mamy w kulturze zakorzenione y, y, targowanie się, mm -hmm. bo wiemy, że jak jedziemy do Turcji, jako mm -hmm. Polacy w Ryście, to trzeba mm -hmm. się targować. Natomiast no, Polak raczej nie ma tego w zwyczaju, zwłaszcza w biznesie, bo, mm -hmm. bo ludzie gdzieś tam po jednej stronie mam wrażenie chcą zostawić to win, mm -hmm. a nie mm -hmm. tylko właśnie win-win. Mm -hmm. I ty wiele rzeczy teraz właśnie dajesz za darmo, czyli właśnie dzielisz się tą swoją wiedzą y, przez internet, w swojej książce. Czy nie masz takiego przeczucia, że jeżeli dajesz narzędzie osobie, która nie jest na nie przygotowana, mhm. to ona się stanie, wiesz, po prostu zagrożeniem dla innego człowieka, jeżeli nie pracujesz z kimś mhm. tak face to face? Tak, tu jest, to jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli pozwolisz, zrobię krok do tyłu tak i nawiążę do, do innej rzeczy, o której mówiłaś. Mówiłaś, że Polacy mają takie nastawienie do negocjacji, bo się nie lubią targować. Problem polega na tym, że większość ludzi nie rozróżnia pojęcia negocjacje z pojęciem targowania się. Ja już właśnie mówiłem dzisiaj, że targowanie się to mogę, jak kupuję skarpetki na straganie, i oczywiście w większym biznesie też często jest targowanie, tylko dlatego, bo często ludzie nie mają pomysłowości, nie mają podejścia, żeby szukać rozwiązań. Tak naprawdę, prawdziwe dobre negocjacje to jest szukanie dobrych rozwiązań. Mówię teraz o takich dużych rzeczach, gdzie naprawdę warto negocjować. To jest szukanie, szukanie rozwiązań. I tego ludzie po prostu nie potrafią. Taka typo, taki typ, typowy stereotyp negocjacji w Polsce, to jest właśnie ludzie przy stole o kamiennych twarzach targują się o coś. To, to nie tak w ogóle działa. To jest, to jest ta pierwsza rzecz. Ta druga rzecz, jeśli chodzi o to, co ja publikuję bezpłatnie w internecie, to jest to, to, jest to w sumie. Ja powiem ten sposób: to, co ja publikuję w internecie szkodzi mi zawodowo. Bo to, co ja publikuję w internecie, to są tak podstawowe rzeczy, że gdyby ktoś, kto o mnie tylko gdzieś słyszał i googluje mnie w internecie i patrzy, że facet opowiada tam tak elementarne, prościutkie rzeczy ludziom, to mówiono, to na pewno nie jest ten facet, który nam pomoże w skomplikowanych negocjacjach. To jest trochę taka sytuacja, jakbyśmy wzięli dowódcę jednostki si sił specjalnych, na przykład gromu, prawda? To, co on tam robi, to jest poufne ale jednocześnie on prowadzi w lecie obóz harcerski. I teraz byśmy nagrali, jak on ten obóz harcerski prowadzi i to jest w ogóle zupełnie fałszywe wyobrażenie, jaki to jest człowiek i co on umie. I u mnie jest dokładnie tak samo. Także ja nie mam obaw, bo ja nie przekazuję, generalnie nie przekazuję umiejętności pro bono takich, że ludzie w znaczący sposób mogliby zaszkodzić sobie albo innym. Czyli ja, ja w tym wypadku, wiesz, jakbyśmy to zrobili jako metaforę do apteki, to ja w internecie tylko podaję aspirynę, paracetamol i tak dalej, a wszystkie reki na receptę to muszę mieć klienta, i z klientem pracuję. Mm -hmm. Powiedziałeś o tym, że to nie jest takie siedzenie przy stole z kamiennymi poker face, mm -hmm. tak, z kamiennymi twarzami, to w takim układzie wiem, że tutaj musisz zachować poufność, mm -hmm. więc nie będziemy mm -hmm. mówić na konkretnych przypadkach. Ale chodzi mi, żebyśmy tak, wiesz, pokazali wizualnie tym naszym widzom, słuchaczom, jak wyglądają w ogóle negocjacje? Do czego, na co się można nastawić? Jak to wygląda właśnie w tak w praktyce? No wiesz, w praktyce, jeżeli ktoś chociaż trochę prowadzi biznesu, to wie, ale to bardzo różnie wygląda. Niektóre negocjacje to mogą być rozmowa przy kawie i wcale się nie nazywają negocjacje, to są negocjacje. Zdarzało mi się negocjować na przykład taplając się w basenie tak, to jest jedna sprawa. Zdarzyło mi się negocjować, gdzie, gdzie wsparcie klienta nie polegało na tym, że, że tam mówiłem, co on ma z tym klientem robić, tylko zrobiliśmy dokładną analizę z dość skomplikowanej sytuacji. Tam chodziło o to, żeby zredukować jakąś postrzeganą wartość wierzytelności, która była w dwucyfrowych kwotach milionowych, do jednej piątej tego. Co nam w końcu wyszło, bo okazało się, że jak wiesz gdzie szukać, słabych stron to znajdziesz. To bardzo różnie wygląda. I oczywiście są też rozmowy przy stole, tylko że to często nie wygląda jak negocjacje. Cały trik polega na tym, ja zawsze mówię, żeby w miarę możliwości sprzedawać, żeby to nie wyglądało jak sprzedaż i negocjować, żeby nie wyglądało jak negocjacje. A jakich zleceń nie przyjmujesz? Wiesz są wszędzie tam, wszędzie tam, gdzie miałbym problemy etyczne, generalnie rzecz biorąc. Czyli staram się, staram się pracować dla klientów. Gdzie nie mam problemu, że oni robią coś nieetycznego, czegoś, coś, czego ja bym na ich miejscu nie zrobił. Oczywiście wszelka działalność niezgodna z prawem i tak dalej, tym się też nie zajmuję, chcę spać spokojnie. Poza tym, jak są ci ludzie niesympatyczni, to też nie. Ja mam ten plus, że wybieram sobie też sympatycznych ludzi, bo to ma ogromny wpływ na jakość życia. Ja mogę z, całym, z czystym sumieniem powiedzieć, że, że ja mam zarówno samych sympatycznych znajomych, nie mam innych, o tym ciągle mówię, jak to zrobić, ale też mam samych, samych sympatycznych klientów. I nie miałem nigdy, praktycznie tam były trzy potknięcia przez 30 lat spowodowane innymi rzeczami, z płatnościami. I to, to, to jest po prostu kwestia pewnej postawy, kwestia tego, że, że nie bierzesz wszystkiego, ale kwestia też tego, że jesteś tak dobry, że możesz sobie na to pozwolić. I ja teraz nie mówię, to, że ja jestem już taki dobry, ale myślę, że każdy właśnie powinien pracować nad tym, żeby w tej swojej dziedzinie być takim, żeby no, rynek nie mógł go zignorować. I wtedy jest pięknie. Wtedy, wtedy tak. O czym zresztą mówisz i piszesz tak, książkę? Tak, 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 tak. Czego, czego edukujesz? No, ale wróćmy się jeszcze do początku, bo mm, Prowadziłeś firmę softwareową. Mm -hmm. Dlaczego akurat postawiłeś na negocjacje? Czemu gdzieś tam, wiesz, teraz jesteś właśnie kojarzony jako ten negocjator, nie jako jakiś konsultant mm -hmm. firm softwareowych, mm -hmm. tylko i wyłącznie. Mm -hmm. Tak, ale pytasz, dlaczego w trakcie, czy potem? E, potem. Potem. Okej, okay. no więc jak już powiedziałem, prowadząc tę firmę softwareową, jako POLAK w Austrii, Polaczek w Austrii, no powiedzmy sobie szczerze, w latach 80., no to się musiałem bardzo dobrze nauczyć właśnie dwóch rzeczy: negocjować i wcześniej zdobywać Zaufanie człowieka. I to były umiejętności, które no, się nie da tego tak nauczyć z książki, bo tu jest bardzo dużo rzeczy, które trzeba wiedzieć, ale też dużo rzeczy, które trzeba umieć i w dodatku jeszcze są rzeczy, gdzie potrzebujesz odpowiednie podejście, postawę. Tego się nie da wykładem przykazać, prawda? Większość kolei negocjacyjnych to opowiada jakieś historyki o negocjacjach, a to jest zupełnie nie to, nie to, co tak naprawdę się liczy. I jak stwierdziłem, że ja tu mam. I jeszcze eksperymentalnie pouczyłem trochę tych Niemców w Brühl pod kolonią, jak sprzedawać samochody. Z moim akcentem, z wszystkim, to stwierdziłem, no coś w tym jest, no i zacząłem dalej w tym kierunku się rozwijać. Sprzedaż mi się podobała, ale sprzedaż samochodu to była prosta rzecz, bo samochód stoi na, na placu, to łatwo sprzedać, bo trudniej sprzedać software. No ale potem ktoś mnie zapytał, czybym pomógł w jakiejś innej sytuacji, jeszcze w innej, to były sytuacje negocjacyjne i okazało się, że tam się też to sprawdza. Czyli ja nie miałem jakiegoś planu, że ja zostanę teraz takim konsultantem do spraw negocjacji, który tam. Nie, ja po prostu szedłem cios za ciosem. To szło, no to szedłem krok dalej, patrzyłem, co się dzieje, tu jestem dobry, no to zobaczmy, czy możemy z tego coś zrobić. To jest bardzo dobra strategia zresztą. A czy ktoś ci doradzał, Mówi, mówił, Aleks, wiesz co, no tobie dobrze idzie w tym i w tym, to zajm, zajmij się właśnie tą dziedziną, ja ci pomogę. Wiesz co, w tym kontekście nie, natomiast ja się uczyłem od ludzi lepszych ode mnie. To jest to, ja jakiś taki film nawet na YouTube nagrałem, jak się skutecznie nauczyć negocjacji, prawdziwie nauczyć. To trzeba znaleźć kogoś, kto jest z tym dobry, i najlepiej z nim trochę współpracować i zobaczyć, jak on to robi, bo tam jest bardzo dużo rzeczy też podejściowych, o czym większość ludzi kompletnie nie ma pojęcia. Dziękuję Ci, że śledzisz materiały ukazujące się na naszym kanale. Klub Przedsiębiorczości to przede wszystkim społeczność osób, które prowadzą swoje firmy w różnych branżach w całej Polsce, jak również za granicą. Organizujemy liczne spotkania stacjonarne, wyjazdy, konferencje, jak również mentoringi w kameralnym gronie bardziej zaawansowanych przedsiębiorców. Celem klubu jest wspieranie, edukowanie oraz umożliwianie wymiany doświadczeń między klubowiczami, którzy na co dzień współpracują ze sobą i tworzą nowe biznesy. Samemu można zdziałać wiele, ale w sprzyjającym środowisku niektóre rzeczy po prostu przychodzą szybciej, łatwiej i z większą szansą na powodzenie. Jeśli chcesz poznać warunki dołączenia do klubu, wypełnij formularz znajdujący się w opisie tego odcinka i oczekuj na kontakt z naszej strony. Zatem do usłyszenia. Mówisz, że trzeba się przygotować. To teraz pytanie, czy jeżeli ktoś chce się nauczyć negocjacji, mhm. to najpierw niech odrobi lekcję z tego właśnie, jak działa psychika człowieka, jak się zachowuje w sytuacjach stresowych, jak, jak w ogóle zabrać się za taką naukę negocjacji? Okej. Okay. Jeżeli pytasz mnie o moje osobiste zdanie, to jest kompletnie całkiem inne. Pierwszy krok. Znać kogoś, kto jest dobry w negocjacjach i porozmawiać z nim, zobacz, jak on to robi. Dlaczego? Ponieważ, jak już powiedziałem, bycie dobrym negocjatorem, to jest trochę na przykład jak bycie dobrym kochankiem. Tak? Tutaj oczywiście pewne ABC absolutne anatomii trzeba mieć, trzeba mniej więcej wiedzieć, gdzie co jest, ale to zupełnie inne rzeczy o tym decydują. I dokładnie tak samo jest w negocjacjach. że Oczywiście pewna znajomość pewnych zjawisk psychologicznych może być pomocna, ale to nie jest jedno sprawy. Mhm. I dlatego właśnie bardzo mało ludzi jest naprawdę dobrych w negocjacjach, bo się wszyscy uczą teorii, wszyscy żyją anatomii, a nikt nie praktykuje. Okej, okay, no to już mamy sekret, sekret rozwiany. A czy osoby, które boją się oceny innych, mhm. y, mogą być dobrymi negocjatorami? To zależy. Ja do 28 roku życia byłem za kontleksia, introwertykiem, który bał się w ogóle rozmawiać z ludźmi do 28 roku życia, więc jak ja mogłem tą drogę przejść i to zmienić to ośmielam się zaryzykować, że każdy człowiek, który jest no nie ma jakichś upośledzeń umysłowych prawda, to może się to nauczyć a jak z tego wyszedłeś? z, tego, z, tego, z tej przypadłości? no po prostu wiesz, doszedłem do takiej sytuacji, że, że mi już było bardzo, 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 bardzo źle naprawdę byłem takim cieniasem pod każdym względem, to wstyd się przyznać dzisiaj było mi bardzo źle i stwierdziłem, że tak, mam dwie możliwości Albo, wiesz, skończę ze sobą, albo coś muszę zmienić. No, wybrałem tą drugą, oczywiście, i postanowiłem zrobić coś, że postanowiłem robić takie założenie, które jest bardzo dobrym założeniem i polecam, tylko trzeba ostrożnie stosować. A mianowicie założenie, co by było, gdyby wszystko, co do czego jestem przekonany, że tak jest, było fałszywe i odwrotność była prawdziwa. I bazując na takim roboczym założeniu, z wielkim biciem serca i adrenaliną, z wszystkim, zacząłem właśnie postępować w wielu wypadkach, w wielu sytuacjach odwrotnie do tego, co uważałem, że tak trzeba. I to skończyło się sukcesem. Jak widzę. Potem tak, już poszło. Przynajmniej jeśli chodzi, sukcesem na pewno jeśli chodzi o stan początkowy mój, a, a potem już nie wiem, 5, 8 lat później. Mhm. Ale ty pracujesz z klientami jeden na jeden raczej, prawda? Jeżeli chodzi później, załóżmy, że ktoś ma jakąś rozmowę biznesową z, z drugą stroną, no to raczej ty tych ludzi chcesz wyedukować, przygotować na wiele scenariuszy i dopiero ci, ci ludzie idą sami rozmawiać. I teraz jak ty tych ludzi przygotowujesz pod kątem mhm. mentalnym? Bo mhm. jednak wiesz wchodzą, w grę emocje. Tak, tak. Tutaj jest, jeszcze powiem jedną rzecz. Ja pracuję na dwa sposoby. Częściowo przygotowuję pojedyncze osoby, ale częściowo pracuję z całym zespołem, na przykład z zarządem czy z czymś. To te, też coś takiego jest. Ale już, jak już mówimy o tym jeden na jeden, to jest to dosyć proste. Bo najpierw szukamy dobrych rozwiązań. To jest... Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, żeby mieć w ogóle rozwiązanie, jak to możemy ugryźć, co możemy zrobić. W ogóle jeszcze wcześniej robimy oczywiście rozpoznanie, jaka jest sytuacja u nas, u tych drugich, co oni mogą ewentualnie potrzebować, co mogą mieć, i tak dalej, i tak dalej. To jest takie ABC. Ale mając to ABC, szukamy rozwiązań. Jak mamy jakieś rozsądne rozwiązania, to u wielu klientów to wystarczy. Państwo sobie poradzą, nawet jak będą w połowie tacy dobrze, jak ja, to sobie poradzą. Ale oczywiście są klienci, którzy potrzebują mieć znacznie więcej pewności. Ja z nimi robię wtedy coś, co Amerykanie nazywają lożą zabójców. To się robi przy wyborach prezydenckich. Jak jest, ma być debata prezydenta, prezydencka, to zespół jednego z kandydatów przygotowuje tego kandydata na prezydenta na taką debatę. Przygotowują mu różne pytania, odpowiedzi, a potem jest właśnie Loża Zabójców. Najlepsi eksperci siadają po drugiej stronie i robią wszystko, co możliwe, żeby tego gniazda uwalić. I tak ćwiczą długo, aż on jest wodoodporny, że tak powiem, czy kuloodporny w tym wypadku. I potem masz tą pewność, że jak on pójdzie na tą debatę, to sobie poradzi. Dokładnie to samo można robić z klientami i się robi z klientami, że oni po prostu potem muszą negocjować ze mną. I ja ich w ogóle nie oszczędzam. Ale. Jak już poćwiczą sobie ze mną, to już potem są tacy spokojni, bo jak przeżyli rozmowę ze mną, to, to tam w oryginale to już będzie małe piwo. Tak się robi na przykład. To się robi też na przykład, bo ja przy okazji robię coś takiego, ale to dość rzadko, ale robię, wspieram ludzi przy rekrutacji na najwyższe stanowiska w firmach. To tak samo nie ma idealnych kandydatów. I to są przeważnie bardzo dobrzy ludzie. Ja w ogóle pracuję z bardzo mi ludźmi. To jest, są ludzie, którzy pod wieloma względami są lepsi ode mnie. To są bardzo dobrzy ludzie, ale to co robimy, na przykład, no to wiadomo, układamy jak ten kandydat, robimy produkt z tego kandydata, który by pasował do, wy do wymagań, po czym szukamy trudnych rzeczy, które, o które mogą go zapytać. I wyszukujemy do tego zgodnie z, zgodne z prawdą, ale rozsądne odpowiedzi. I potem przygotowujemy kandydata. i On potem idzie i, i jest dobrze. I zajmuje to stanowisko? No, w, dużych, w wielu wypadkach tak, w wielu wypadkach tak. A powiedz, proszę, jak to wygląda w momencie, kiedy. Naszym załóżmy, przeciwnikiem, no partnerem biznesowym mm. po drugiej stronie stołu, jest osoba, która jest znacznie od nas starsza, mm. czyli mówimy tutaj o barierze wiekowej, mm. a jak wygląda w sytuacji, kiedy jest starsza, ale doświadczeniem, czyli ja jestem występuję jako młody startup, mm. i na przykład, bo wiem, że też pomagasz ludziom sporządzać takie roadshowy, prawda? Prezentacje mm. pod, pod um, pozyskiwanie funduszy. Tak, to się zdarza. Więc tutaj mamy i barierę wiekową, mm. i barierę taką y, właśnie doświadczenia. No wiesz, ale to znowu trzeba, jeśli chodzi o tą wiekową, to jest to samą barierę wiekową jest trudniej, tak. y, dlatego, że częściowo ludzie, na przykład ludzie z mojej generacji, to ja, aż wstyd się przyznać, bardzo w bardzo wielu wypadkach operują tak z wieloma stereotypami, że, że, to, że to aż wstyd się przyznać, że ja jestem z tego rocznika. Y, więc tutaj jest trochę trudno. Tutaj trzeba to znowu case by case, jak się to mówi, trzeba znaleźć w tym konkretnym przypadku, co ja mogę temu drugiemu powiedzieć, żeby żeby go obudzić z tego autopilota i żeby zobaczył: Wow, tutaj mam potencjalnego człowieka, z którym warto rozmawiać. To trzeba case by case. Tutaj generalnej zasady to trudno mi teraz powiedzieć. Trzeba po prostu zdobyć zaufanie, zobaczyć, trzeba posłuchać, rozmawiać i zobaczyć. Natomiast jeżeli mamy starszych doświadczeniem, to jest dobrze. Bo generalnie, jeżeli są starsze doświadczenie, to mamy dwie możliwości: że działają etycznie albo działają nieetycznie. Jeżeli działają etycznie, no to oni będą starać się z nami współpracować tak, żeby obie strony miały z tego maksymalną korzyść. Ja na przykład tak robię. Jedny z moich zasad Alexa, które piszę w książce, to jest to, że jeżeli mam do czynienia z kimś, kogo mogę określić jako junior partner, to jest to moja odpowiedzialność, żeby zadbać o to, żeby obydwie strony wyszły z tego wygrane. To jest ten dobry przypadek. Zły przypadek, jeżeli ta druga strona działa nieetycznie, no to wtedy warto się nauczyć coś, co ja nazywam mieć w sobie taki generator ściemy. Generator ściemy, żeby rozpoznawać, że druga strona coś tu się nie zgadza. I tutaj, absolutnie, jak widzisz starszego człowieka, to nie ma być, to też nie, nie należy robić stereotypów. No, facet jest starszy, to musi mieć szacunek, i, ja się muszę takim malutki robić. Nie. Jeżeli ten starszy człowiek z tobą rozmawia, to znaczy, że on spodziewa się jakichś konkretnych korzyści po tej rozmowie. On ci nie robi łaski, to jest bardzo ważne. Jeżeli z kimkolwiek negocjujesz, to co by ta druga strona nie robiła i jakby się nie zachowywała, oni ci nie robią łaski. Oni spodziewają się jakiś korzyści po tym. No to okej, okay, pohandlujemy teraz. I to trzeba z takim podejściem podejść. I druga rzecz, właśnie jak rozmawiasz z takim człowiekiem, to jest w ogóle dobra generalna zasada, to wyłapuj wszystkie luki w tym, co on mówi. Nie uzupełniaj tego własnymi domysłami, bo to jest zabójcze w negocjacjach, tylko pytaj. Mi się to przydało z czasów komputerowych, bo jak miałem jakiś software napisać dla klienta, to musiałem dokładnie wiedzieć, o co mu chodzi. Bo jak zrobiłem to niedokładnie, potem trzeba było przekor, przepisywać cały program, było bardzo kosztowne. Jeśli ja się tego nauczyłem, ale to się każdy powinien nauczyć, że ten drugi człowiek, zwłaszcza jakiś starszy, z autorytetem i knitą, ja nie jestem, ci coś mówi, to słuchaj uważnie. Słuchaj uważnie i buduj sobie obraz tego, co on mówi, i zobacz, gdzie są luki. I koniecznie, bardzo przyjaźnie, uprzejmie pytasz o tych lukach. Boże, Pana, to było bardzo intuicyjne, co Pan powiedział, ale jak w tym konkretnym przypadku wyobraża się Pan, że to zrobimy? Na przykład. Mhm. Ty zresztą sam mówisz, że to jest dobre, kiedy druga strona podchodzi do Ciebie lekceważąco. Mhm. Mówimy w kontekście, kiedy my jesteśmy przygotowani, mhm. bo on, wtedy mm, jej czujność jest uśpiona. Mhm. No oczywiście, oczywiście tylko widzisz, znowu mówimy o takich negocjacjach, że ktoś próbuje kogoś, wy, mówiąc kolokwialnie, wyrolować. Dobre negocjacje w bardzo wielu wypadkach, no jak się tam totalnie jako idiota nie przedstawisz, to obie strony będą starały się znaleźć jakieś dobre rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli planują dalszą współpracę. To jest bardzo ważne. Bardzo wiele negocjacji to nie jest na zasadzie takiej, wiesz, wyrwać ile się i w krzaki, tylko ja z tym człowiekiem będę musiał być może za rok, za pół roku dalej negocjować. Bardzo wiele negocjacji handlowych, na przykład, na przykład producenci i sieci to mają raz do roku negocjują ciągle z tymi samymi ludźmi. No to teraz co? Tu trzeba zadbać o tą relację. Czasem to się robi w ogóle tak, że, że jak masz zaufanie po dwóch stronach, no to robisz to w ten sposób, że mówiąc obrazowo, ciebie swędzą plecy, to ja cię dzisiaj potrapię. jak mnie będą swędzić, to ty mnie podrapiesz. W ten sposób. Mhm. Aleks, bo negocjacje to są też sprzedażowe, kiedy mhm. my mamy klienta przed sobą, mhm. oferujemy mu coś, no i bardzo często, jak to w sprzedaży, mhm. słyszymy słowo nie. I teraz są dwie szkoły, przynajmniej mhm. te, które gdzieś tam możemy zobaczyć. Pierwsza szkoła jest taka, że dąż do tego, żeby jak najszybciej usłyszeć słowo nie, bo mhm. wtedy wiesz, że Twój produkt być może nie mhm. jest dla tej osoby. Mhm. A druga szkoła jest taka, no właśnie, jak ileś tam razy nie usłyszysz nie. No to się nie poddawaj. Mm -hmm. I teraz jaki mm -hmm. ty masz do tego podejście? Dobrze, tutaj do tego tematu podejdziemy z dwóch stron, jeżeli pozwolisz. Pewnie. Jedna to ta szkoła, że, że powinieneś usłyszeć nie jak najszybciej. Tego wyznawcą jest na przykład pan Foss, z tej książki znanej, prawda? Mm -hmm. never, never 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 split the difference, nie, wiem, nie znam polskiej wersji, ale jest to bardzo znana książka. Tu nie należy zapominać o tym, że pan Foss był Negocjatorem FBI, który negocjował uwolnienie, czy głównie negocjował uwolnienie zakładników, a to jest przecież zupełnie inna sytuacja, jak jak komuś chce coś sprzedać. jest okay? tu jest pierwsza rzecz. To trzeba być bardzo znowu ostrożnym. To jest takie rzymskie powiedzenie: pomyśl o źródle, z którego pijesz. Jeżeli skądś bierzesz wiedzę, to zastanów się, w czym ten człowiek faktycznie był dobry. Bo jak on był dobry w rzeczy A, to nie znaczy, że jest dobry w rzeczy B. Więc tutaj z tym nie bym uważał. A teraz przejdźmy z drugiej strony. Ja bardzo nie lubię słyszeć słowo nie. Kiedy słyszę słowo nie? Jeżeli zadaję pytanie, na które można odpowiedzieć nie. Widzisz? I tu jest błąd, polega na tym, że bardzo wiele osób na przykład w krytycznych momentach zadaje pytanie zamknięte. Takie czy, to co, czy pan to kupuje i tak dalej. Jak ma to potem wiesz nie, no to masz kłopot. Tutaj lepiej stosować zasadę adwokatów. Adwokaci tak naprawdę w sądzie nie zadają pytania, na które nie znają odpowiedzi. Więc ja mówię, może nie musisz aż tak daleko, ale nie zadawaj pytania takiego, że jak ci klient odpowie, to możesz mieć ten kłopot. W związku z tym właśnie cały czas mówię: tutaj trzeba szukać rozwiązań, trzeba budować obrazy rozwiązania w oczach klienta. To byśmy tutaj mogli bardzo długo rozwiązać, mówić jak to robić, jakiego języka używać na przykład. Są takie różne historie, takiego, że on właściwie już to kupił, zanim w ogóle rozmawiamy o, 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 kup, o kupnie jako takim. Że mówi, no dobra, to kupujesz czy nie. Zrobić to właśnie tak, żeby on chciał. To się nie zawsze da zrobić, oczywiście, ale w bardzo wielu wypadkach znacznie częściej niż większość ludzi przypuszcza. A jak? Bo wiem, że też specjalny jest zadanie, specjalny sposób zadania mhm. pytania. Mhm. W momencie, kiedy ktoś nam mówi nie, mhm. to żeby nie pytać dlaczego. No, oczywiście, że nie. Oczywiście, żeby nie pytać dlaczego z paru powodów. Powód numer jeden to jest to, że większość ludzi ma taką negatywną kotwicę, negatywną neuroasocjację na słowo dlaczego. Bo jako dzieci ciągle ktoś nas pytał, dlaczego nie odrobiłeś lekcji, dlaczego nie śpisz, dlaczego się pobrudziłeś, dlaczego to, dlaczego tamto. I w związku z tym większość ludzi dorosłych, jak słyszy słowo dlaczego, to gdzieś tam podświadomie budzi to taką asocjację i to nie wpływa dobrze na atmosferę rozmowy. Ale druga rzecz to jest to, że jak pytam dlaczego i tamta strona zaczyna mi mówić dlaczego, to ona utwierdza się w przekonaniu. Tam ci przykład nie biznesowy, bo to łatwo powiedzieć. Wyobraź sobie, że, że moja żona mówi do mnie Aleks, przestałam ci ufać. Jak ja zapytam dlaczego, to ona puści sobie przed oczami film z wszystkimi argumentami, dlaczego właściwie przestała mi ufać. Ona się w tym przekonaniu utwierdzi czy osłabi? Utwierdzi. To jest błąd. To jest bardzo często spotykany błąd. Tutaj trzeba zrobić dokładnie odwrotnie. Gdyby moja małżonka, mam nadzieję, że to nigdy nie nastąpi, mamy bardzo otwartą komunikację, ale gdyby powiedziała, Aleks, przestałam ci ufać, to bym powiedział: wiesz co, dziękuję, że tak szczerze o tym mówisz. Co mogę zrobić, żeby to zaufanie odzyskać? Widzisz? I w tym momencie przerzucam tryb rozumowania drugiej strony w szukanie rozwiązania, a nie w powtarzanie i utrwalanie argumentacji na nie. Tego większość ludzi nie robi, to jest bardzo proste. Jedna z tych wielu prostych rzeczy. Tak naprawdę w negocjacjach jest tak wiele prostych rzeczy, że gdyby się chciało z tego zrobić wykład, to byłoby to mało sexy, bo ludzie powiedzieli, dlaczego mam płacić tyle kasy za takie proste rzeczy. Mhm. Ale te proste rzeczy nie są łatwe, bo większość ludzi nie potrafi. W ten sposób. Czyli wtedy w sprzedaży pytamy, co by się musiało stać, tak, aby pan zdecydował się na ten produkt? Co by się musiało zmienić na przykład? Co, musiało okay. co musiałobyś zmienić? Jeszcze tu jest taka możliwość, że on powie, pan, co tak naprawdę to nie wiem. To teraz stosujemy triks psychoterapii i mówimy, rozumiem, że pan nie wie, ale tak czysto teoretycznie. Jakby no, jakiś cud miał wydarzyć, co by to mogło być. I to tak śmiesznie brzmi, jak ktoś tak z zewnątrz to słucha, ale to działa. Znaczy, przede wszystkim ważne jest to, żeby tych ludzi otwierać na szukanie rozwiązań, tak. a nie na zamykanie się tak. i szukanie tych właśnie rzeczy na nie. Tak, przyznam powiedzieć, że nawet nie tyle otwierać, bo to jest za mało, tylko kierować w szukanie rozwiązań, a nie w, a nie w potwierdzanie własnego stanowiska. Tam oczywiście trzeba też uważać na słowa, jakie dobieramy, i tak dalej, bo jak ktoś powiedział nie, no to potem ma zmienić zdanie, to wtedy jest to związane trochę z jego oprócz własnej wartości. Większość ma z tym problem. Także tu trzeba też bardzo ostrożnie się wyrażać, ale to już potem zależy od konkretnej sytuacji. Mhm. A jakie są, czy możesz takie przytoczyć słowa, które są najczęściej przez nas używane, z których sobie nie zdajemy sprawy, właśnie, że nagle przekierowujemy na taką zamkniętą ścieżkę? Tutaj jednym z nich było dlaczego? No wiesz, w ogóle generalnie pytanie o przyczyny odmowy. To jest taka, to jak, jakimi słowami byśmy nie pytali, to jest to niedobry kierunek. Ale przy sprzedaży to mogę ci powiedzieć jeszcze parę innych rzeczy. Bardzo dużo ludzi ma różnego rodzaju naleciałości językowe. Ja nawiasem wiesz, też mam. Ja się przyłapuję na tym, że muszę uważać na naleciałości niemieckie. Już przestałem używać niemieckiej składni w zdaniu podrzędnym, ale ciągle mi się zdarzają pewne niuanse. Natomiast większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że mówi na przykład, jakby, że tak powiem coś takiego i potem słyszysz, jak taki człowiek, sprzedawca, który ma sprzedawać konkretne rzeczy, mówi klientowi, proszę pana, no jak pan to kupi, to będzie pan miał jakby korzyści. Nie? <noise> Tego typu rzeczy. Tu trzeba bardzo pilnować się i poprosić znajomych, żeby łowili takie rzeczy i potem to trzeba oczywiście zmienić. Wcale nie jest łatwe. Ale też często się zdarza, że rozmawiamy z, yy, z człowiekiem, negocjujemy, którego nie lubimy i w ogóle rozmawiamy, musimy gdzieś tam czy w pracy, uh -huh, uh -huh. jak wtedy się zachować, jaką przyjąć postawę, żeby po pierwsze może się nie zdradzić, bo ta osoba może uh -huh, tego nie uh -huh. wiedzieć, no i też zachować jakiś poziom rozmowy. Dobrze, ale pytanie na podstawie czego tego człowieka nie lubimy? Bo to musiałbym... Na podstawie na przykład temu, go, że najczęściej nie lubimy kogoś, bo mu zazdrościmy. Tak, tak się hmm, często, okay. często się mówię teraz pod tym kątem, yy, że, że być może komuś zazdrościmy, bo ktoś jest naszym współpracownikiem. Mhm. Prawda? Oboje się staramy o awans. Mhm. Um, wiele jest przypadków, ale tak, czy masz konkretne, powiedzmy na to, przykłady, że jak rozmawiać w ogóle z ludźmi, za którymi nie przepadamy? Jest mhm. to generalnie, generalnie, to ja takich przypadków już dawno nie mam w moim życiu, bo ja po prostu wywalam. Ale za zakładając, że musiałbym, to ja też w książce o tym pisałem, jak budować relacje z ludźmi z zupełnie innej bajki, niekompatybilnymi z nami. Tutaj właśnie sama powiedziałaś, że nie ma co udawać, no bo on to będzie czuł. Mhm. Trik polega na tym, że trzeba się zastanowić i znaleźć w tym człowieku przynajmniej jedną cechę, za którą możemy go podziwiać. To może być człowiek naprawdę zupełnie innej bajki. Ja w książce piszę: weź sobie na przykład przywódcę partii, partii politycznej innej niż ty jesteś zwolennikiem i teraz znajdź coś, że, za co go będziesz podziwiać. I na początku, naszej, na początku naszej konwersacji koncentruję się na tym, za co mogę go podziwiać. I mam wtedy zupełnie inną komunikację, bo my odbieramy bardzo wiele rzeczy poza tym, co, co mówimy, prawda? Więc ja wyszukuję sobie coś, za co mogę tego czego podziwiać, i na tym się koncentruję. To jest, nawiasem mówiąc, metoda, którą nauczyłem się z książki, którą napisał w Niemczech. to czytałem. napisał facet, który dla niemieckich służb specjalnych werbował informatorów mafii. On miał zupełnie inne skale wartości i zupełnie inny świat niż ten mafiozo. A musiał z nim zbudować relacje, bo to nie jest tak, że tam szantażują i tak nie. Dobry informator to jest taki, który sam z siebie. Ale trzeba było zbudować relacje i to piękna rzecz, jak się to robi. Dokładnie tak samo można w biznesie i w życiu codziennym. Tylko pierwsza rzecz podstawowa to jest znaleźć coś, za co tego człowieka możesz podziwiać. No to jest bardzo trudne. Nie, nie. nie. Jak masz oko, to wynajdujesz szybko. Mhm. Bo to nie muszą być koniecznie cechy charakteru. To może być no, ktoś, że ktoś się gustownie ubrał. Różne rzeczy, ale cokolwiek, żeby się na tym skoncentrować na początku. I to wtedy takie myślenie powoduje, że znacznie łatwiej nam się z tą osobą rozmawia. Nie wiem, czy nam jest łatwiej, ale zupełnie inne, inne przesłanie <grym> niewerbalne przekazujemy, niż ja z tym skup przepraszam, z tym draniem <grym muszę <grym> negocjować. To jest wtedy bardzo niedobrze. Zdarzają się też takie sytuacje, że ktoś nas atakuje. Mhm. I, I jak można odpierać e, takie ataki, bądź je przyjmować, mhm. swy, pokazując swoją postawę. Mówisz o atakach werbalnych tak. teraz, tak? No wiesz, trzeba znać podstawowe narzędzia, jak sobie radzić? Na przykład atak werbalny w postaci stwierdzenia, prawda? Ktoś mówi, jakby ktoś ci powiedział: Pani beznadziejnie prowadzi rozmowę. To jest atak w postaci stwierdzenia, prawda? No to tu się bronimy, zadając pytanie: co dokładnie chcesz przez to powiedzieć? I co się dzieje? Jak zadajemy pytanie, to parę rzeczy za jednym zamachem mamy. Po pierwsze, my zadajemy pytanie, czyli przejmujemy przywództwo w rozmowie w tej chwili. Po drugie, zyskujemy na czasie. Po trzecie, większość atakujących się tego nie spodziewa i muszą improwizować. I najgorszą rzecz, jaką może zrobić w rozmowie, w konflikcie czy w negocjacjach, to jest improwizacja, bo się wtedy łatwo błędy popełnia. Okay? No i, i potem patrzysz, co przyjdzie. I jak on coś powie, no to potem dalej wiercisz w szczegóły, aż mu się to, aż poszuka sobie łatwiejszych ofiar. To jest atak w postaci stwierdzenia. Inne ataki mogą być, inne ataki mogą być na przykład w postaci pytania. Peszczelne pytania, prawda? Kiedy pani się ostatnio myła na przykład, nie? K kogo to obchodzi? I tutaj na to możemy też odpowiedzieć. i Odpowiedź bardzo prosta jest, do czego potrzebujesz tej informacji. To jest nawiasem mówiąc też proste narzędzie, które można stosować w negocjacjach. Jeżeli druga strona zadaje nam jakieś kłopotliwe pytanie i nie wiemy w tej chwili, jak odpowiedzieć, to zawsze możemy zapytać, proszę państwa, do czego państwo potrzebują tej informacji. I zobaczymy, wtedy że druga strona musi uzasadnić, Mhm. To są takie prościutkie, zas prościutkie zasady, jak się bronić. A potem no, to już trzeba zobaczyć, zależy od sytuacji. A gdyby nas ktoś zapytał, po co panu takie informacje? Załóżmy, bo chcesz o coś dopytać. Niekoniecznie, że chcemy my kogoś mhm. atakować, mhm. ale mhm. potrzebujemy właśnie no, z jakiego powodu, albo co spowodowało, że mhm. robi pani to, to i to. Mhm. I na przykład dana klientka mówi, a po co pan chce to wiedzieć. Okej, okay, dobrze. Jeżeli ja mam rzeczywiście jakiś uzasadniony powód, to to mówię. Najlepiej wyrażając to korzyścią drugiej strony. Na przykład jak on mówi po co panu to wiedzieć? Ja mogę powiedzieć proszę panią, bo mi zależy na tym, żeby optymalnie dopasować to, co pani dostanie. Prawda? Wyrażam to korzyścią drugiej strony. To jest najlepiej. Natomiast jak sami atakujemy, mówię po co atakować? Nie trzeba atakować, bo nie ma potrzeby. Jak no, ktoś atakuje, to trzeba mu zrobić kukuł przestanie. Ale po co sami mam atakować? Kiedy negocjujemy z drugą stroną, mhm. to Paradoksalnie mogłoby się wydawać, że jeżeli kogoś nie znamy, to jest nam łatwiej negocjować. Y w momencie, kiedy kogoś znamy, to możemy znowu szybciej znaleźć jego słabe strony, bo znamy jego słabe strony. Mm -hmm. Jak Ty przygotowujesz swoich klientów do negocjacji? No bo najczęściej chyba jest tak, chociaż no nie wiem, ale że nie znasz ty, tej, tej trzeciej strony. Mm -hmm. Więc jak możemy znaleźć słabe strony u kogoś, kogo nie znamy? Widzisz, ja bardzo szczegółowo rozmawiam z moim klientem o tym, co tam się dzieje, kto to jest, i jakie są. Jakie jest argumentacja tej drugiej strony, jak oni to w ogóle robią? I wiesz, mając tam też prawie 30 lat doświadczenia, to z grubsza mogę pewne rzeczy wyczuć, gdzie to może być. Przy czym tu niekoniecznie chodzi o, o wyszukanie słabej strony jako takiej, tylko bardziej chodzi o to, o wyszukanie czegoś, co ta druga strona bardzo chciałaby mieć, a my byśmy mogli pod pewnymi warunkami mu to dostarczyć, ale tylko pod pewnymi warunkami. Rozumiesz? Czy, czy po prostu to jest znowu ta analiza sytuacji, przyjrzeć się tej sytuacji? Ja wyraziłem się jasno? Tak, tak. Że to nawet, bo to widzisz, znowu te negocjacje, że szukamy słabej strony, no to jest znowu te, te konfliktowe negocjacje, prawda? No to się z czasem zdarza. Ale tak naprawdę, chcemy mieć porozumienie, długofalowe porozumienie, które będzie funkcjonować, jeszcze w przyszłości z tym człowiekiem coś robić, to lepiej szukać wspólnych, dobrych rozwiązań. Ty masz też taką zasadę, że nie współpracujesz y, z tą drugą stroną, z którą y, Twój klient negocjował, prawda? Że zawsze oddzielasz, że nie przyjmujesz tych zleceń? Tak, tak, i tak, oczywiście. Konflikt interesów. Tak, mhm. tak, Natomiast, jeżeli do Ciebie się ktoś zgłasza, mhm. to czy już teraz na tym etapie, na którym jesteś, no na pewno prowadzisz pewnego rodzaju selekcję? Na pewno. Y ale jak to wygląda u Ciebie, no bo powiem tak, na, na przykładzie sesji coachingowych, to jest inny uh -huh, temat, uh -huh, ale uh -huh. zawsze jest taka sesja zerowa, wstępna, uh -huh. kiedy chcemy się poznać, uh -huh, zobaczyć, uh -huh, czy mamy uh -huh. to flow między sobą. Uh -huh. To jakiego rodzaju pytania, y, te oczywiście, o których możesz powiedzieć, zadajesz klientowi, żeby zweryfikować, czy ta osoba w ogóle jest gotowa do tego, żeby negocjować? Hmm, ale poczekaj, żeby. Czy ja chcę kogoś przygotować do negocjacji. No wiesz, generalnie dostaję klientów, którzy są dobrzy. Prawda? Przynajmniej w tej, w tej grupie, której są, są dobrzy, to, to tutaj to, to, to nie jest problemem. Poza tym rozmawiam z takim człowiekiem. Wiesz, w Klińce się to zdarza, prawda? W Klińce się zdarza, zgłaszają się ludzie z małych i średnich firm, gdzie ja mówię, wiesz co, ja tak naprawdę jestem gotów coś dla Ciebie zrobić, ale tylko wtedy, jak ja będę przekonany, bo muszę być przekonany, właśnie, że to Twoja to... korzyść mm -hmm. z tego, że razem ze mną współpracujesz, będzie znacząco większa od mojego honorarium. To wtedy tak. To wtedy tak. Ale inaczej nie, ale to jest uczciwa, szczera rozmowa. To jest właśnie dobra sytuacja, jak człowiek nie musi. Bardzo dobrze jest w życiu funkcjonować, jak nie masz przymusu, masz tą wolność, że chętnie to zrobisz, ale nie musisz. I wtedy, wtedy możesz też myśleć o interesie tego drugiego. Oczywiście, bo jak przychodzi do mnie jakiś mały przedsiębiorca prawda? I mówi, no to przygotuj mnie do jakichś negocjacji. Ja widzę, że w ogóle ten problem nie jest tam, gdzie trzeba i że to nie ma sensu. I ja mogę wziąć od niego te pieniądze, ale ich nie potrzebuję. I znowu wtedy działa ta zasada Alexa, o której mówiłem. Jesteś gdzieś senior partnerem, dbaj o to, żeby ten junior partner też był do przodu. I często to oznacza, że mówię, wiesz co, to nie jest dobry pomysł, żebyś mnie angażował. Ale to przeważnie tylko w MŚP, prawda, w małych i średnich. Tak, właśnie dlatego zdałam mhm. to pytanie, bo, bo takich mamy. Rozmawialiśmy mhm. przed programem, że, że takich mamy tutaj mhm. odbiorców, naszych widzów, mhm. mikro, średnio mhm. średni przedsiębiorcy. Mm, no bo w, w, też w coachingu tak jest, że ktoś po prostu się nie nadaje. Nadaje mhm. się na psychoterapię, a mhm. nie, na, mhm. nie, na, nie, na, nie na coaching. Mhm. Dobrze, Aleks. A teraz, jak powiedziałeś na, na początku, zresztą to tak wybrzmiewa dość mocno i okay. w Twoich mhm. social mediach i ty o tym często mówisz. Mm, że pracujesz no, około 50 dni w roku zarobkowo, no, maks, mm -hmm. tak. To w jaki sposób ty teraz spędzasz swój czas wolny? To jest pierwsze pytanie. Mm -hmm. Czyli czym ty się zajmujesz oprócz tego, co, co, co robisz? Okej, okay. dobrze, tutaj już, muszę znowu, już w moim świecie to troszkę inaczej definicje wyglądają, bo gdybym powiedział, mój czas wolny spędzam na X, to znaczy miałbym jakiś czas niewolny. A ten czas, kiedy ja zarabiam pieniądze, to też jest moja decyzja, bo nie muszę w tej chwili, prawda? Ale mówię, ok, to jest ciekawe, to jest dla mnie interesujące wyzwanie. Chcę, żeby mój umysł dalej pracował, to to robię, ale to nie jest przymus. Więc to robię takie rzeczy, ale poza tym to delektuję się życiem, bo muszę przyznać, że jestem hedonistą. Prawie zawsze byłem, jak się potem okazało. Do 28 to byłem zakompleksowy introwertykiem, a potem zobaczyłem, że lubię cieszyć się życiem. Więc cieszę się życiem na różne sposoby. E, bardzo, mam bardzo dobry związek z moją małżonką, też trochę nietypowy, jak widać też to w internecie, ale bardzo dobrze funkcjonujący. Robię bardzo dużo rzeczy pro bono, ponieważ lubię, uważam, że każdy z nas ma takie. Ma w sobie taki program, żeby robić coś dla dobra ogółu, tylko większość ludzi się tak zakopała w różnego rodzaju więzieniach, czy to jest więzienie w postaci firmy, czy więzienie w postaci nieudanego związku, na przykład, że nie są w stanie, w ogóle nie odczuwają tego. Ja odczuwam taką potrzebę, bardzo chętnie to robię. Więc takie rzeczy robię podróżować, lubię zmieniać sobie klimat od czasu do czasu, może teraz mniej niż kiedyś. Kiedyś to w zimie byłbym w ogóle, nie byłbym w Polsce, tylko siedziałbym na przykład na Florydzie albo na, na Kanarach, ale okej, okay, to po prostu jest kwestia preferencji. Teraz na przykład wolę siedzieć tutaj, od czasu do czasu nagrać jakiś film, prowadzić ciekawe rozmowy, spotykać się z ciekawymi ludźmi i robić coś pożytecznego. Mm. I właśnie też o to chciałam zapytać, bo o tym też nie powiedzieliśmy tu w wywiadzie, że y, ta Floryda u ciebie to też była taka kluczowa. No bo w momencie, kiedy powiedziałeś, że wychodzę z tego całego układu, nie chcę tyle mhm. pracować, zaharowywać się, mhm. no, zamieszkałeś na jakiś czas na jachcie y, ze swoją ówczesną przyjaciółką i doszedłeś do wniosku, że. Przy małym nakładzie finansowym można bardzo dobrze żyć, tak. po prostu cieszyć się tym życiem, tak. ale jednak nie poprzestałeś na takim życiu. Jednak tak. masz taką misję wewnątrz siebie, którą dość mocno też pokazujesz. Mhm. I skąd się u ciebie właśnie taka misja bierze? Nie wiem, ja myślę, że to jest właśnie to, co powiedziałem, że po uwolnieniu się od różnych okowów życia, to każdy z nas w sumie to gdzieś ma. Jedni malują obrazy, inni tworzą poezję. Również różne rzeczy robimy. Tak naprawdę ten wzór życia, który mamy w tej chwili, tak jak żyje większość ludzi, to ja bym niekoniecznie chciał. Ja nie zazdroszczę. No, no, wiesz, szanuję wszystkich ludzi, nie, niech żyją, a chcą, ale nie znam człowieka, z którym się zamienił na życie. Chociaż znam bardzo wielu ludzi, którzy mają więcej kasy ode mnie i wiesz, różne inne rzeczy. A jak popatrzysz na przedsiębiorców y, polskich, mm -hmm. bo pracujesz do międzynarodowo, to jakie widzisz takie zasadnicze różnice. Y, Pomiędzy nimi na zasadzie takiej, że czego brakuje jeszcze Polakom? Aby uwolnili się z pewnego takiego schematu, bo my też mamy duże kompleksy jako, jako przedsiębiorcy, mhm. Jak, jakie tutaj widzisz zależności pomiędzy innymi krajami? Wiesz co, tutaj bym się nie bawił, tak w, w porównywanie aż tak bardzo, bo to, mhm. było, to byłaby za mała grupa reprezent, reprezentatywna, po prostu trzeba by rzeczywiście statystycznie pozbierać. Ale rzeczywiście u Polaków pierwsza rzecz to jest stosowała pojęcie własnej wartości bardzo często, co jest związane ze systemem wychowania i szkolnictwa, niestety. Druga rzecz to jest bardzo słaby poziom umiejętności komunikacyjnych. Za czym idzie bardzo wiele rzeczy? Że słabo negocjują, słabo sprzedają, ale też słabo wyszukują sobie partnera albo partnerkę. Bo jak ludzie nie umieją komunikować, to bardzo często wyszukują sobie partnera z desperacji, a nie z podziwu. Że jestem z tą osobą, bo nie chcę być sam, albo bo trzeba być, a nie dlatego, że jestem z tą osobą, bo wow, jak ona jest super. I to są takie rzeczy, to są znowu elementarne, całkiem podstawowe, elementarne rzeczy i całe szczęście, ja to mówię teraz z własnego doświadczenia, bo to nie mówi ten, co to zawsze był taki, jaki jest, broń Boże. Właśnie trzeba się nauczyć komunikować, budować relacje i potem cała reszta już pójdzie. I jeszcze może u Polaków jest taka jedna cecha, to jest to, że oni właśnie, jeśli chodzi o relacje, to oni nie budują relacji, oni transakcji szukają. Czyli wiesz, po prostu no transakcja. To tak jakbym przyjechał do ciebie i powiedział, wiesz co, wiesz co, no ja tu przyjechałem, bo zrobisz wywiad i tu gdzieś puścisz. Nie? A ja tu przyjechałem i powiedziałem, kurczę, fajnie poukładana kobieta, poznam ją, pogadamy sobie. A to, że fajnie coś nagramy, proszę bardzo, chętnie, nie ma problemu. Więc tutaj to podejście, im więcej ludzi zrozumie, że trzeba budować relacje, tym więcej ludzi będzie miało lepsze życie, bo to jest Jedna z podstawowych rzeczy. Przez relacje uczysz się, dostajesz sposobności w życiu, samego siebie poznajesz. Tego Polacy nie umieją. Polacy to są, zresztą to jest takie jakby. Polak to taki jest snajper, że z karabinem, z lunetą szuka tego idealnego partnera, idealnego klienta, żeby jako idealnego partnera do transakcji. Ja robię to zupełnie inaczej, o tym też otwarcie mówię. Ja jestem podrywaczem. Ja podrywam wszystkich. Nie chodzi tylko o damsko-męskie sprawy. Ja zagaduję wszystkich ludzi, gdzie się tylko da, jak tylko mam okazję, żeby chociaż jedno-dwa zdania wymienić, po których ten człowiek uśmiechnięty pójdzie dalej. Jak to robisz długo, to masz po pierwsze kolosalną wprawę w robieniu tego. Masz wprawę. Tak? Prawda? A po drugie, a po drugie, po drugie nabierasz kolosalnego wyczucia co do ludzi. A myślałeś kiedyś o tym, żeby mieć jakiegoś wspólnika? Kiedyś dawno temu, ale porzuciłem to, bo ja zadaję sobie jeszcze jedno pytanie w życiu, które jest bardzo ważne. Jestem leniem też, muszę przyznać, naprawdę jestem leniem. Jakby wszyscy byli tacy jak ja, gospodarka wypadła, ale ja zadaję sobie kluczowe pytanie, zanim podejmę jakieś działania. Po co? Jak znajduję dobre uzasadnienie, to podejmuję to działania i robię, ale jak nie znajduję, to nie. I tutaj na przykład w wypadku wspólnika, to po co mi wspólnik? Ja dokupuję sobie różne usługi, prawda? Tutaj księgowo się robi, ktoś ogarnia sklep internetowy i tak dalej. Ja sobie dokupuję usługi. Outsourcujesz po prostu. Outsourcuję po prostu, dokładnie. A nie myślałeś nigdy o tym, żeby na przykład stworzyć taką jedną wielką firmę, gdzie będziesz miał swoich podopiecznych, którzy będą później też takimi konsultantami w sprawach negocjacji, żeby po prostu zeskalować swoją firmę? No oczywiście, słuchaj, jak ja się pojawiłem w Polsce no, gdzieś tam w latach 90., to już była totalna pustynia pod tym względem. Teoretycznie mógłbym stworzyć imperium, ale jakie jest podstawowe pytanie, Aleksa? Po, po co? co? Po co, wolałem zamiast tego robić rzeczy, które mnie interesują, cieszyć się życiem na różny sposób, yy, i, i tak dalej? No? Okej, okay, to zadam takie jeszcze pytanie yy, na koniec, które zdaję wszystkim mm -hmm. moim gościom. Yy, wyobraź sobie, że właśnie wybierasz się w trasę yy, czy to samochodem, czy to jakąś mm -hmm. komunikacją, i chcesz sobie poprawić nastrój, humor mm -hmm. i włączasz sobie jakiś utwór. Mm -hmm. Jaki to jest utwór? Czy masz taką piosenkę, utwór, który bardzo lubisz, zawsze ci w taką dobrą energię wprawia? Wiesz co, akurat takiego nie, bo ja bardzo dużo dobrych utworów wprawiam ja w dobrą muzykę, w dobry nastrój, przepraszam, ale mam utwór, który okazał się kluczowy w moim życiu. Dawno, dawno temu, właśnie zanim wyjechałem z Polski. To jest taki standard jazzowy Somewhere Over The Rainbow. Piękna piosenka. Piękna piosenka i tam oni śpiewają Somewhere Over The Rainbow, Bluebirds Fly... Birds fly over the rainbow. Oh, why, why can't I? Ja zastanawiałem się właściwie, dlaczego ja nie mogę, i nie znalazłem odpowiedzi. No to zacząłem latać i tak naprawdę sobie latam w życiu. Pięknie. Czego ci mogę życzyć? Wiesz, co? No, życz mi zdrowia i życz mi tego, żeby jak najwięcej ludzi korzystało z tego, z czym chcę się dzielić, bo to ja mam z tego ogromną frajdę i pożytek. Całą resztę to właściwie mam już całkiem nieźle wyogarniany. A gdzie cię można znaleźć, jakbyś tutaj przekierował? Słuchaj, no można mnie znaleźć na przykład na moim kanale na YouTubie, gdzie pod każdym filmem jest stopka, gdzie można wszystkie inne znaleźć na LinkedInie, adres, adres mailowy, mój blog, który założyłem też w 2006 roku. Pro bono też, gdzie się dzieliłem z różnymi ludźmi, ale tam najprościej. Na Facebooku mnie oczywiście można znaleźć. Mnie w sumie jest łatwo znaleźć. Jak ktoś chce, to bardzo łatwo mnie znaleźć i bardzo łatwo nawiązać ze kontakt. Ale tutaj dobrą radę znowu daję. Niektórzy budują, nawiązują kontakt i budują relacje, a inni są konieczne tylko transakcje. Na przykład dostaję jakiś mail na całą stronę, gdzieś ktoś opisuje swoją sytuację, po czym kogo nie znam w ogóle, nigdy nie komentował, w ogóle nie wiem o człowieku nic. Potem oczekuje ode mnie jakichś konsultacji za darmo. Mówię, to tak nie działa. Mm -hmm. Pomimo tego, że wiadomo działasz pro bono, to tak. są pewnego rodzaju granice. Tak, tak, oczywiście. Ja bardzo chętnie robię coś, ale dla ludzi, których w jakiś sposób znałem. Dlatego mówię, trzeba budować relacje, a nie tylko kierować je transakcjami. I z tą myślą Was, słuchajcie, drodzy widzowie, zostawiam i też zapraszamy do zakupu książki Aleksa, bo tam dzieli się też swoją wiedzą. Mhm. Ale przypominam, że my też mamy swoją księgarnię internetową, także śmiało skorzystajcie, zobaczcie. No i jeszcze raz dziękuję. Ja dziękuję, dziękuję również i życzę powodzenia, samych dobrych negocjacji, a najlepiej, żeby nie trzeba było negocjować. Dokładnie tak. Trzymajcie się, dzięki. Cześć.